Czas na pierwsze pytanie pani Agaty Wojdy do pana Marcina Stępniewskiego. Dużą bolączką i w tej kampanii też przedmiotem dyskusji jest poziom wynagradzania pracowników Urzędu Miasta. Zresztą jutro mamy spotkanie ze związkami zawodowymi i o tym będziemy rozmawiać. Proszę mi powiedzieć, czy popiera pan model wynagradzania pracowników, który był realizowany w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim, kiedy to sekretarz otrzymywał 60 tysięcy nagrody, a pracownicy merytoryczni zdecydowanie mniej? Nie popieram modelu, który był realizowany w Rakielskim Ratuszu, gdy to pani była wiceprezydentem i pracownicy przez lata nie dostawali podwyżek. I pracownicy, pomimo tego, że prosili bardzo często o nie, to na sam koniec rządów tej ekipy, w której pani uczestniczyła, dostali zaledwie po 300 zł. Nie popieram takiego modelu. Jeśli to ja zostanę prezydentem, to podwyżki dla pracowników będą absolutnie priorytetowe, bo nie może być tak, że osoby, które pracują w urzędzie po 20 lat, otrzymują wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej lub niewiele wyższe. Nie może być tak, że osoby, które dopiero przychodzą do urzędu, mają wynagrodzenia wyższe niż bardzo doświadczeni urzędnicy. Także nie popieram na pewno takiego modelu i trzeba to zdecydowanie znormalizować, ale przede wszystkim, jeśli będzie podwyższana płaca minimalna, to musi za podwyższeniem płacy minimalnej również iść procentowe podwyższenie tych płac, których nie obejmuje podwyżka płacy minimalnej, tak żebyśmy nie mieli do czynienia ze spłaszczeniem wynagrodzeń, czyli z tym, co państwo dokonali przez ostatnie kilka lat. Dziękuję. Dziękujemy za odpowiedź. Pytanie pana Marcina do pani Agaty Wojdy. 30 sekund. Bardzo dziękuję. Chciałem zapytać, czy będziesz kontynuowała zamykanie ulic w centrum, które jest szkodliwe dla lokalnych przedsiębiorców, czy może jednak zdecydujesz się na otworzenie ulicy Paderewskiego, ulicy Czarnowskiej, tak żeby ożywić nasze miasto. Czy jednak to zamykanie ulic kosztem przedsiębiorców będzie twoim priorytetem? Dziękuję. Ja w przeciwieństwie do Marcina odpowiem na pytanie, które mi zadał. Jeśli chodzi o pytanie organizacji komunikacji w centrum miasta, uważam, że to, co się w tym momencie wydarzyło, należy wzmocnić dopuszczeniem większej ilości komunikacji zbiorowej w centrum miasta, w ścisłym Śródmieściu, żeby zwiększyć możliwość dotarcia innymi środkami transportu. I tutaj już za mojej kadencji zostały poczynione działania, żeby wprowadzić dodatkowy autobus, który będzie przejeżdżał przez samo centrum. Jednocześnie w tej kampanii wyborczej zaproponowałam stworzenie przestrzeni, w których ci mieszkańcy, którzy chcą dojeżdżać własnymi samochodami do centrum lub też nie mają innej możliwości, mogli zaparkować w najbliższym otoczeniu interesujących ich przestrzeni, czyli 3 parkingi w partnerstwie publiczno-prywatnym, które chcę zbudować przy Kieleckim Centrum Kultury, na ulicy Solnej i na Krakowskiej Rogatce. Jednocześnie przedstawiłam także cały pakiet ożywienia Śródmieścia Kielc, który moim zdaniem ściągnie tam dużą ilość mieszkańców i turystów, którzy będą mieli kilka interesujących funkcji w centrum miasta, które będą prowokować ich do spacerów i odwiedzania kolejnych punktów, a nie przejeżdżania szybko przez centrum samochodem i nie znalezienia tam dla siebie nic interesującego. Takich dobrych przykładów już mamy kilka, jak Promenada Solna, gdzie niepodjechanie pod same drzwi fajnej restauracji dla nikogo nie jest żadną barierą. Jeśli chodzi o rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu, to z pewnością będę się opierać na opiniach ekspertów, a decyzje będę podejmować na podstawie szczegółowych analiz, a nie na podstawie na przykład sondy internetowej, która nie oddaje całej istoty sprawy. Specjaliści, eksperci mają wiedzę, żeby projektować dla miasta dobre rozwiązania, natomiast w zakresie wielu z nich konsultacje społeczne także oczywiście są istotne. Dziękujemy za tę odpowiedź. A teraz drugie pytanie pani Agaty Wojdy do pana Marcina Stępniewskiego. Mam pytanie, które inwestycje, które są zawarte w kontrakcie programowym województwa świętokrzyskiego, a dotyczą Kielc, w twoim przekonaniu będą najbardziej istotne, które będą priorytetem w przyszłej kadencji? Przede wszystkim kwestia dotycząca termomodernizacji szkół, bo na to będziemy mogli pozyskiwać środki. Przede wszystkim kwestia Placu Wolności, który również jest zawarty w tym kontrakcie i w gminnym programie rewitalizacji, który przyjmowaliśmy jako radni. Na pewno na ten cel będzie trzeba pozyskać środki i tą inwestycję zrealizować, bo Plac Wolności zdecydowanie wymaga odnowienia. Natomiast
musimy myśleć o tym, żeby tą inwestycję rozszerzyć tak, żeby obejmowała również utworzenie parkingu podziemnego, bo niestety w dotychczasowej formie niestety nie jest tam ten parking podziemny zawarty. Natomiast przypominam również, że ten kontrakt można renegocjować i jeśli to ja zostanę prezydentem, to na pewno będę chciał tego dokonać tak, żeby Kielce zyskały zdecydowanie więcej niż dotychczas. Dziękuję. Dziękujemy za odpowiedź. Panie Marcinie, proszę o kolejne pytanie do pani Agaty Wojdy. Czy jesteś w stanie zagwarantować, że nie będziesz rozszerzała strefy płatnego parkowania, jeśli to ty zostaniesz prezydentem? No i tu znów wracamy do kwestii pewnej analizy specjalistów, inżynierów ruchu drogowego. Ostatnie rozszerzenie strefy płatnego parkowania było w wielu obszarach na życzenie mieszkańców, bo jeżeli strefa kończyła się na Alei Dziewięciu Wieków Kielc i pod dwoma dużymi urzędami publicznymi, czyli Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, parkowali urzędnicy i jednocześnie parkowali pod blokami na ulicy Nowy Świat i wjeżdżali w osiedla, to często sami mieszkańcy postulują o to, żeby strefa płatnego parkowania została rozszerzona, tak żeby mogli oni sobie wykupić abonament mieszkańca, a nie zalewało ich ulic i sąsiedztwa samochody, które uciekają ze strefy płatnego parkowania. Moim zdaniem trzeba podzielić strefę w tym kształcie, która już funkcjonuje, na strefę śródmiejską i drugą strefę, natomiast na pewno nie złożę dzisiaj deklaracji, że strefa nie zostanie skorygowana, bo jeżeli mieszkańcy będą mieli bardzo zasadne, istotne postulaty wynikające z argumentów, które przedstawiłam wcześniej, to nie mogłabym spełnić ich prośby, którą będą składać do Urzędu Miasta. Dziękujemy za odpowiedź i teraz po raz ostatni pani Agata Wojda zadaje pytanie panu Marcinowi Stępniewskiemu. Nawet dzisiaj podczas porannej debaty rozmawialiśmy o udziale obywateli we współrządzeniu, partycypacji społecznej. Chciałam spytać o budżet obywatelski, który jest takim z jednych z narzędzi. Jak wspierałeś budżet obywatelski oprócz blokowania projektów zielonych i wpisania zakazu ideologicznych projektów? Które projekty wspierałeś czy angażowałeś się w ich powstanie i na jakie projekty w ostatniej edycji głosowałeś? Absolutnie nigdy nie blokowałem projektów zielonych w budżecie obywatelskim, a jedynie blokowaliśmy zapis, który to ty stworzyłeś, dotyczący rozbrukowywania chociażby rynku miejskiego, bo takie zapisy znalazły się w budżecie obywatelskim, o ile mnie pamięć nie myli, przynajmniej tak to było określane podczas sesji Rady Miasta. Natomiast nigdy nie blokowałem samych projektów zielonych, bo one są również istotne w budżecie obywatelskim i jest to narzędzie, z którego faktycznie Kielczanie mogą naprawdę korzystać. Problem budżetu obywatelskiego jest taki, że niestety ta frekwencja, która się w nim pojawia, jest zdecydowanie zbyt niska, bo mieliśmy przecież lata, że była poniżej 10%. Więc jeśli chcemy, żeby mieszkańcy faktycznie byli zaangażowani w budżet obywatelski, to ta frekwencja powinna być na znacznie wyższym poziomie. To chociażby ja postulowałem i niestety urzędnicy się w to nie wsłuchali, żeby na koniec głosowania przy budżecie obywatelskim mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do budżetu obywatelskiego, do jego formuły, do jego regulaminu. Niestety pomimo moich próśb i możliwości zrobienia tak drobnej rzeczy jak taka ankieta, nie zostało to zrealizowane. Dziękujemy za odpowiedź i ostatni raz pan Marcin Stępniewski pyta panią Agatę Wojdę. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Agata, mówisz, że będziesz prezydentką Kielczan. Mówisz, że będziesz wsłuchiwała się w ich problemy, a jednocześnie ściągasz tutaj do Kielc polityków spoza naszego miasta. Była już Joanna Mucha, dzisiaj był minister Bodnar, byli politycy z Lewicy, byli politycy z PSL-u. Jak chcesz rządzić miastem faktycznie pod kątem potrzeb mieszkańców, jeśli to centrala przyjeżdża tutaj, cię wspiera i de facto wskazuje kierunki działań? Rozumiem, że nawiązujesz do wczorajszej konferencji prasowej, kiedy to lokalni politycy, liderzy kilku ugrupowań demokratycznych udzielili im poparcia w tych wyborach. To są osoby, które angażują się w także samorządową działalność. Część z nich było kandydatami do Kieleckiej Rady Miasta, na inne urzędy. No więc trudno odmówić komuś prawa do angażowania się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ja za to poparcie jestem szalenie wdzięczna. Już nawet wczoraj podczas jednej z debat rozmawialiśmy o wizytach ministrów. Trudno oczekiwać,
oczekiwać, że ministrowie polskiego rządu zawieszą swoją codzienną merytoryczną działalność tylko dlatego, że Marcin Stępniewski startuje w wyborach. Wizyty ministrów, które tutaj są i które były w tym ostatnim okresie, związane są ich z merytoryczną działalnością. Jeżeli przyjeżdża pani minister Gajewska, to przyjechała głównie po to, żeby rozmawiać z samorządowcami o korektach w programie Maluch, o które oni apelowali. Jeżeli była tutaj minister Lubnauer, to pani minister na dużej sali spotkała się z setką dyrektorek i dyrektorek placówek oświatowych i wsłuchiwała się w ich postulaty. Dziś minister Bodnar odwiedził nasze miasto, a przypomnę, że wczoraj na konto polskiego rządu wpłynęło 27 miliardów euro odblokowanych z Krajowego Planu Odbudowy i to będą realne pieniądze, które także będą służyć Kielczankom i Kielczanom. Jeżeli tu była ministra Marzena Okła-Drewnowicz, która jest zresztą posłanką z tego regionu, to po to, żeby rozmawiać o bonie senioralnym, który, przypomnę, będzie także dużym wyzwaniem dla Kielc, ponieważ to samorządowcy będą stwarzać warunki, żeby te pieniądze trafiały do osób, które dzisiaj będą miały pod opieką swoich seniorów, swoich rodziców, swoje babcie, które nie są już samodzielne. To są konkretne rozwiązania, które także samorządy będą włączone i ja się bardzo cieszę, że ministrowie polskiego rządu przyjeżdżają i w terenie rozmawiają z tymi, dla których projektują usługi.